Siema, siemanko, placuszka przygotowanko, kolejny odcinek Good Pizza, Great Pizza. Dawno nie było, nie było bardzo dawno, bo ostatnio gramy dużo w Minecrafta, Fortnite'a, łapkę w górę zostawcie. Nie było wczoraj filmu, przepraszam, buziaki wysyłam, nie wiem co dalej gadać, gramy, bo fajna gierka. Myk, rozdział pierwszy, dzień ósmy, zacznijmy. PNN Pizza News Network. Tylko u nas młody kucharz walczy z potworami żywieniowymi, używając gum, kulek i kilku skrzyń w kształcie cegły. Lubię to, PNN. No dalej, dalej. Tyle? What? Pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę, ser nie jest zaproszony. Proszę, chcę pizzę z pieczarkami i kiełbasą bez sera. Okej. Okay. Tylko zdobędźmy. Dobrze, Mateusz, zdobędźmy. Pole 12 wolnych pizz. Dawaj mi to. Będzie mi brakowało 5. Chcę pizzę z pieczarkami, kiełbasą bez sera. Ok. Myk placuszka. Myk go w cieście. Pieczarkami i kiełbasą. Ok. Nie pamiętam, po ile się dawało. Dobra, tyle. To jest 3, 6, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, dobra, tyle, przesadziłem na pewno, 30 razy przesadziłem, wiem o tym. Z kiełbasą i z pieczarkami, ser nie jest zaproszony, czyli dobrze, dobra, przyspieszmy piec. I teraz pokrójmy pizzę na... Raz, dwa, trzy, myk do pudełka. Zobaczmy, czy źle zrobiliśmy, czy dobrze. Dobrze zrobiliśmy, brawo, podlaliśmy naszą roślinkę, ona teraz tak fajnie wystaje. Potrzebuję połowy pepperoni i połowę z pieczarkami bez sera. Proszę, połowa pepperoni i połowa z pieczarkami, bez żadnego sera, a w ogólnie, dobra. Pieczarki, gdzieś tutaj... Jezu, ej, gdzie było ten? Bo wy mówiliście, że gdzieś tu jest rachunek, o! Połowa pepperoni i połowa z pieczarkami bez żadnego sera, dobra. Dobra. Nie wiem, ile tego rzucać, więc zrobię jeszcze tak. Dobra. Bez żadnego sera. Dobra, mamy to. Chyba jest dobrze. Boże, zlagowało mi na chwilę. Naprawdę, jak kładę te dodatki, to mi strasznie mózg laguje. Bo są takie wymagające te dodatki. Myk, tako. Dobra, dawaj. Szybko. Myk, masz. Super, fajnie, psik. Dajcie mi jakiegoś fajnego klienta. O, właśnie! Tak, możesz! Tak, jesteś super! Dobra, robimy mu fajną pizzę. Taką o. Masz tutaj ser. Kiełbasko ci zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobra, tyle. Robimy pizzę dla bezdomnego. Ja mu chciałem ostatnio dwie dać, to nie chciał. Mi smutno było. Nie na poszło do wyrzucenia przy ciebie, bezdomny. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy! Proszę, panie kolego, proszę. Dziękuję, buziaki. A i co teraz? No i on zniknął. Mnie na detto do. Pepperoni. Okej, okidoki. Mek! Ta składniki, raz, dwa, trzy, 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 cztery, pięć, sześć, nie wiem, dobra, przesadziłem totalnie. Jezu, nie umiem tego ustalić, czy dużo dać, czy mało dać, to blablabla. Myk. Pepeoni, proszę cię. Ten piekarz po prostu czyta w moich myślach. Tak, tak, jestem niesamowity, dziękuję. Czy mogę zamówić pizzę pepperoni? Tak. Może pan zamówić pizzę pepperoni, chilea. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tyle ci styknie, gościu. Przyspieszony jest piec? Nie! Nie mogę już przyspieszyć, o nie! Dobra, panie biznesmenie, dostaniesz zaraz pizzerkę. Myk! Proszę! No,
Weź ją. Co interesujące? Chcesz się bić? Jedną wezmę pepeoni. Dziękuję. Dobra, jakaś tej baba przyszła i nam przeszkadza w robieniu pizzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Nie, już się pomyliłem, dobra, przepraszam, bo je wyzywacie już w komentarzach, czytam, że jestem debilem, nie umiem kłaść dodatków. Nienawidzę po prostu kłaść dodatków. Najgorsze, co mogło być. O, dziąta. To kończymy robotę, myk, i byle jak ciechamy, myk, do widzenia. Masz tej Żaneta, wpierdzielaj pepeoni. Świetnie, w nas mi pocałuj, open. Close, nie open. Dzień 8 i zarobek 58, napiwki 19, całkowity zysk 27. Pytając klienta, proszę obniżyć jego cierpliwość, a w nos mnie pocałuj. Co możemy kupić? Mamy pepeoni, kiełbasę, pieczarki, możemy kupić oliwki, cebulę albo paprykę. Nie chcemy takich rzeczy. O Jezus Maria, to by mi się tak przydało. Ja bym tak to chciał. Może jakąś dekorację kupmy. Co robi ta na przykład dekoracja, która nazywa się... Otwarte znak pionowy. Chyba nic. Ej, to są tylko dekoracje? Naprawdę nic nie zmieniają? Tak jakby... tutaj? O, ja myślałem, że to będą zmieniać. Jezus. I to jest bardzo mało tych ulepszeń jest. Spójrzcie, jest dłuższy dzień, szczęśliwi klienci, wzór i szybszy piec i tyle. What? To nic nie kupujemy, zarabiamy dalej. Następny dzień. PNN Pizza News Network. Wszyscy wiedzą, że ciasto było pierwsze, ale co było drugie? Czy to był ser, czy sos? Sos. Nakłada się sos, potem ser. Jakie głupie pytanie. Krytyk pizzy odwiedził nową pizzę w mieście. Oto co ma do powiedzenia. O, to ten biznesowy? Co był? Sprawdźmy. Tak! Satysfakcja. Dobry stosunek sera i sosu. Świeża. 4/5. Dzięki. O. Od naszego sponsora. Blokady Luke. Brak zamków to jak oddaję swoich rzeczy za darmo. Tak czy inaczej, zadzwoń do nas. Zlagowało mi głos na chwilę. Mózg mi zlagował, sorry. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Tak, to jest prawda, że good i great to... fajnie. Podlejmy kwiatuszka. Tak, możesz. Co on tam chciał? Nie wiem, dam ci wszystko. Masz to. Co tam? No, gdzie jest? Gdzie jest ten rachunek? Tu. Pieczarki i kiełbasa dla mnie. Dobra, pieczarki i kiełbasa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ej, powiedzcie mi, przepraszam, że tak pisknąłem jak dziewczynka, ale chodzi o to, czy w przypadku, jeżeli bym zrobił bardzo złą pizzę dla tego krytyka, to on by źle w programie ocenił, czy to było skryptowane? Dobrze wpieczoną chciał, to jeszcze raz. Czy to było skryptowane, czy nie? Bo ja już nie wiem. Serio, nie mam pojęcia, czy to było skryptowane, czy nie. Jestem mega ciekawy, czy to był scripted, że za każdym razem mówi: no, proszę pana, tutaj dobra była. Nawet jak zrobisz taką totalnie do dupy tego, coś, czego nie chciał, czy dało się na przykład 5/5 zejść. Wszystko w porządku, no to super. Osiągnięcia. Jezu, 5 mi brakuje. Ale ten kwiatek mi coś tu rośnie. To dzień mięsnej pizzy, ale nie z wymyślnym mięsem. Proszę, tylko kiełbasa i pepperoni to klasyka mięs. Jezus Maria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kiełbasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tyle. Będziesz miał więcej pepperoni niż kiełbachy. To by tu już starczy kiełbachy, gościu. Ale dobrze pieczoło chciał, czy nie? Nie mówił nic. Dobra, to myk. Zobaczmy, czy się ucieszy, czy się zesmuci, nie wiem. Popracuj nad tym? W dupę mnie pocałuj, nie mówiłeś nic takiego. Pieczarki z kiełbasami idą... Z kiełbasami? Kiełbaskami. Dobra, pieczarki.
Kiełbaska. Mek, mek, mek. Mek, cyk, pek. Dobra. Pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę. Ser nie jest zapaszony. Czy mogę dostać dobrze wypieczoną? Możesz, no. Przyspieszmy ten piec, żeby zapierdzielał. Dobra, mek. Mek! Dobrze wypieczona ta dwa razy. Jakbym tak 8 na przykład, to by czarna była. Mek, dobra. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Wynocha! Mek, masz. Tak, tak, tak. To pan tik tak, spadaj. O! Tak, ser. Masz, dzieciaku. Bez niczego, sam sen ci zrobię. Ale fajne. nie, nie, dobrze wypieczaj, nie. Mek, 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 masz tą pizzę i spadaj. Fajna pizza. Pizza bez niczego. To po cholerę to przychodzisz? Kup se ciasto w sklepie. Co za gość? Fantastyczna pizza? Gość, jesteś pijany. Dwie pizze z pieczarkami, proszę. Dobra. Nie powiedziałeś, że bez sera, więc sorry, będziesz miał serem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, chyba jest git, chyba jest naprawdę git. Jeżeli zepsułem, to sorry. Mek? Mek? O Jezus, niepokoiłem! Ja pie... No nie! No czemu dwie poleciały? No kurde! Zapomniałem pokroić! Pizza z pieczarkami, dobra. Ja nie mogę, no! Ale zły jestem, no to upeszek. Dobra, mek. Pizza z pieczarkami. Dziewiąta już, na szczęście! Pierdzielę tą robotę! Dajcie mi tu pizzę. Masz, mek. I teraz pokroimy ci tak. 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 Jezus! No masz i spadaj! Świetnie, świetnie! No, zepsuło mi się już samopoczucie. Zamykaj ten salon, do widzenia.